Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w GOTY 2 Noc Kruka. I cóż, zajmiemy się pewnie kolejnymi zadankami w mieście Korinis i w nieopodal tego miasta. Sądzę, że coś znalazłem. U Greka, u kogoś jeszcze tam zrobimy pewnie dzisiaj misję. Dzisiaj sobie zakończymy już tę misję. I tak, którędy by to kurczę, którędy by to pójść? Co? Wow, my jesteśmy niedaleko przecież tych, jak to się nazywa? Koło Dextera, ale beka, no nieźle. Dobra, ale cóż, idziemy teraz do Greka i pójdziemy chyba już do tego, powoli, do Batrasa chyba. Ale jeszcze zobaczymy, co dzisiaj zrobimy w tym odcinku. Bo chcę jak najszybciej właśnie już no, mieć drugi rozdział po 30 nieszczęsnych odcinkach nagrywanych jeszcze no, wcześniej. Ale szybko przejdziemy, spokojnie, szybko przejdziemy tę serię. Jakbym na przykład nagrywał po godzinie, ale to z drugiej strony by było za długo. Ale no, jak chcecie sobie obejrzycie tam nie wiem ileś mi tam. Nagrywam to nagrywam, ale przecież nie musicie właśnie oglądać do końca, wiecie jak to jest. Nie każdy ogląda do końca, jak ktoś obejrzy na przykład połowy. Nic się nie stanie, ja tam nie będę wkurzony na was, ale... Ale... Jak ktoś obejrzy cały, to też jest dobrze. No... Ja tam... Też nie oglądam do końca u innych. No oglądam na przykład, nie wiem, 15 minut, najpierw 15 minut obejrzę sobie, później jeszcze może 20 minut obejrzę i tak dalej, i tak dalej. I tak jak u innych też. Bo na przykład niektórzy nagrywają po półtorej godzinie, półtorej godziny znaczy. Mój błąd, się przejęzyczyłem się. Właśnie nagrywają też po półtorej godzinie. Właśnie, ale to też jest trochę za długo, powiem wam szczerze, bo każdy na przykład szybko skończy grę, ale na przykład jak jest długa gra, to jest właśnie może dobrze, że takie odcinki są no, nagrywane po godzinie lub coś. Kurde, gonił mnie dzik, serio, haha, no nieźle. Dobra, idziemy do tego teraz, tam gdzie jest ta farma Onara. Czekajcie, chwilunia. Do Korinis, do przełęczy, to tędy trzeba. Czekajcie, chwila. Do gospody. Tędy, dobra, mam. Chciałem iść kurczę do Korinis, ale nie, na razie do Korinis nie będziemy szli. Na razie to sobie pójdźmy do Greka. Właśnie, co do tej misji. Tej właśnie, człowiek z basko nauku. Ja tylko nie widziałem, że ja to brałem jeszcze wcześniej, jak rozmawiałem z nim jeszcze chyba. Właśnie, ja już... Kurka wona, nie pamiętam już tego zdarzenia, co tam byliśmy ostatnio właśnie tu z Grekiem, w tej jaskini. Ja tego nie pamiętam już, wiecie? Nie wiem, nie pamiętam już. No ale jak zrobiliśmy to dobrze, jak nie zrobiliśmy to tak sobie. Ale dobre i to. Okej, dobra, idziemy dalej, co nie? Po tej nieszczęsnej mapie. Bardzo dużej mapie Korinis i no jak wspomniałem i inne miejsca właśnie zaznaczone na tej mapie, na przykład nie wiem, jakieś wioski. Wiosek to jest, powiem wam, bardzo mało. Bo jest tak, farma na przykład, farma Sekoba, Bengara, farma Onara właśnie jeszcze jest, nie wiem, klasztor, co tam jeszcze jest, nie wiem, Korinis na pewno, latarnia Jacka jeszcze się zalicza, tak powiem wam szczerze. Też się zalicza właśnie ta farma. Znaczy ten latarnia znaczy, źle powiedziałem. Znowu się przejęzyczyłem. No dobra, pogadajmy z nimi wreszcie, z Grekiem. Znalazłem twoje ukryte łupy. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakieś 100 monet, złoty kielich, srebrną misę oraz amulet. Oddawaj! Spokojnie. Oto twoje rzeczy. Sakiewka z setką sztuk złotych. Dobra. Kielich, srebrna misa, amulet,
Bardzo dobrze. Masz szczęście. Oto twoje... O. Jeszcze... Dziękuję ci za... Jeszcze jedno. Dziękuję ci za pomoc. Aha, dobra. Później go spotkamy, jak ktoś wie. Właśnie w zapomnianej dolinie budowniczych, czy jakoś tak, jakoś jak się mówi, nie wiem. Mniejsza z tym, ale w tej właśnie tej... W tej dolinie go spotkamy jeszcze. Właśnie przy obozie tych piratów. Tak jak ostatnio mówiłem. W poprzednim odcinku. Teraz idziemy sobie do nieszczęsnego miasta teraz, do Watrasa. Czekajcie, my mamy może... Handlarz bronią dla bandytów. Nie mamy takiej misji. To lipa. Gdzie są zaginieni ludzie? To nie. Dostać się do górnego to na razie też nie będziemy robić. Aha, jeszcze ten łuk Bospera jeszcze nam został, tak? To zrobimy sobie... Nie wiem, czy to jest misja taka... Misja taka właśnie... poboczna? Pewnie tak, ale nie wiem, czy to trzeba się śpieszyć z tą misją, czy nie. Czy możemy ją sobie zostawić na jakiś inny ten, nie właśnie, odcinek. O. By tak sobie porobić te poboczniaki jeszcze. Ja chcę trochę też popchnąć teraz fabułę. Nikt nie chce wiedzieć. Żebym już był w tym, no, w tej dolinie i drugi rozdział, żeby był. Nazywa się Powrót do kopalni właśnie. Musiał już jak najszybciej być w tym rozdziale. Gdyby było tam na przykład, aha, porozmawianie na przykład z tym kapitanem Garondem, czy jakoś tak. Już tak za bardzo, kurczę, nie pamiętam tych nazw tych ludzi tutaj. Chyba Garond, nie wiem. Na 99,9% na pewno Garond, ale na 100% nie wiem, nie jestem pewny. Dobra, Korinis jest. Korinis, tam jest, dobra, idziemy tędy sobie. Bo tędy też byśmy mogli przejść, ale tędy będzie chyba szybciej, tędy koło tego mostu właśnie sobie byli bandyci kiedyś. No, których wybiłem poza nagraniu chyba. Chyba tak, nie pamiętam już tak za bardzo. Ale dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej do Korinis. No, znaczy do Watrasa. Uj, to będzie długa misja. Oj. Trochę lipnie będzie teraz znowu. Bo trzeba będzie szukać tych. Jak to się nazywa? Jeju. Będziemy szukać z ognikiem właśnie tych. Tych. Kurde. No, bandytów. I to będzie gdzieś tam. Dobra. Okej. Dobra. Dobra. Idziemy do Watrasa teraz szybko, szybciutko. No i chyba zakończymy sobie kolejną misję, która będzie na pewno trwała. Trwał ten odcinek będzie około, nie wiem, 50 minut pewnie, tak jak poprzedni. I tyle odcinki będę zajmować teraz właśnie do końca gry. Jak wspomniałem, chcę szybko, no, skończyć. Tak jak wspomniałem. Nie wiem, czy skończymy, nie wiem. Na 100% nie wiem, czy zakończymy tą serię w... No właśnie, w nowym roku. Nie wiem. Nie mogę wam powiedzieć tego. Nie mogę wam tego obiecać. Nie mogę wam powiedzieć, czy skończymy, czy nie. Ale postaram się jak najszybciej. Postaram się. Nie wiem, bo ta kurczę, część jest bardzo długa, jak trójka. No trójka też nawet, ale trójkę to tam szybko przejdziemy ją może. Może ją przejdziemy szybko, nie wiem, kurczę. Jedynka jest właśnie najkrótsza z tych części. Czwórka, nie wiem, nie grałem tak konkretnie jeszcze tak długo w czwórkę. Nie wiem, czy długa jest, ale chyba krótka jest na pewno. Trójka jest najdłuższa i dwójka właśnie jest najdłuższa według mnie. A jedynka jest właśnie najkrótsza, tak jak samo w Wiedźminie właśnie, jak widzieliście. Pierwsza część trwała u mnie 60 odcinków, a druga 35, 30 odcinków mniej. A trójka pewnie zajmowała, pewnie będzie u mnie. Na pewno maksymalnie stoi ileś odcinków, na pewno. Bo Wiedźmin jest trochę dłuższy niż... No, niż Gothic, bo dużo dali właśnie tych teraz... A z morza wyłonił się ląd! Jak to? No, tych a na lądzie misji teraz dali, jeszcze te dodatki właśnie jeszcze są... Co do ty, tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić.
Zaginęło również paru farmerów. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Szajce przewodzi niejaki Dexter. I to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On ciebie też z pewnością zapamiętał. Miej się na baczności. Okay. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. No ej, ale jak się dostać... Czekajcie chwilunie. Co do tych tak? Właśnie. Gdzie szukasz? Większość z nich... Powiem, czego się dowie... Niestety... Kurde, jak ja mam to teraz... Cholera jasna. Co do tak? Jak ja mam, kurde... Hej, ale kurde... What the fuck? Powiedz mi... Nie musisz... Co nieco mog... Dobra, ale... Kurde, dlaczego nie mogę? Czekajcie, chwilunia, jak to się robiło tę misję? No kurde, nie wiem. No nie mam tej misji, handlarz bronią dla bandytów. Kurde. Handlarz bronią dla bandytów. A może muszę iść do... Czekajcie, Martin. A, on był przy porcie, okej, okay, wiem. Adanos! Nie, pamiętam się ze wszystkiego, sobie przypominam powoli już te postacie. No, ludzi też. Dobra, wiem już, gdzie on jest. Fajnie. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Co ty nie powiesz, babo? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Oj, babo, nie marudź. Mój mąż uważa inaczej. Teraz się gorzej dzieje. Kurczę, niż w tym kociku. Opowiada takie rzeczy. Dobra, gdzie jest ten Martin? Pan Martin. Ojciec Martin nie żyje. Outlast mi się przypomina też. To własnej zdalicy. Taki tytuł nazwałem kiedyś. Nie wiem, to było w tym jeszcze w podstawce właśnie gry. Skąd ty masz? Co masz do przyjrzyj się? Po co mnie to? Niech pierdziele. Nie chcę żadnych mieczy. Tak, paladyni przy... Kurde. Nie wiem, jak ja mam to teraz. Kurde, to jest dziwne. To, że nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Naprawdę? Kurde, trochę. Ale to trochę głupie jest. Dlaczego nie mogę? Pracuję niemal przez cały dzień. No kurde, nie wiem, dlaczego nie mogę. Nie potrafi niczego. Porozmawiać z tym patrasem na ten temat. Tak, to bardzo typowe. Trochę głupie to teraz się zrobiło, powiem wam szczerze. No nie wiem, kurde. Lera zaraz mnie weźmie chyba z tym czymś. No nie wiem. Mam pałasz, co nie? Pałasz. No mam jeden. No to w ten raz. No to ja tego nie rozumiem, dlaczego... Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył... Dobra, zamknij mordy już, dobra, będzie najlepiej. A może... Powiedz mi co, nie musz co nieco... Kim są? Tego dowiesz z pewnością. Gdzie są? Badają ruin. Zakładamy, dobra, że znaj... Opowiedz mi więcej o tym. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym. Jeśli interesuje cię do... Rzecz jasna, tylko wtedy. Rzecz jasna. Aha. Czym się tak... Stoimy pomiędzy porządkiem sym... Gdyby któraś ze stron za... Staramy się utrzymać... No dobra. Od upadku bariery pojawiło się sporo nowych zagrożeń. No najoczywistszym z nich, nie dość, że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się, to jeszcze wspomaga. Ustaliliśmy, że bandyci regularnie zaopatrują się w broń u jednego z kupców z Korinis. Próbujemy dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę. Daj znać, gdy... Dobra. Czekajcie, mam tu misję? Jest, mam. Mam, jest, fajnie. Jednak trzeba tak porozmawiać z nim na to kwestię. O tych, magowie wody właśnie. Jest, fajnie. Ale jestem, kurde, tym, jak to się nazywa? Detektywem, kurde. Detektyw, tak jak ten, Sherlock Holmes. Kurde, albo się zagrał w tą grę, kurde, Sherlock Holmes. Albo się pograł, kurczę. Abym się pograł w to, ale... Na razie nie będę nic. Na razie to on dla was kurczę.
No, jak skończę godzika. Ale będę jeszcze mówił na ten temat kilka razy. No, skończę te misje, te stare właśnie serie. Między innymi Wormsy właśnie już mam je. Dokładnie tak jak mówisz. Call of Juarez, muszę go przejść najpierw do tego miejsca, co ostatnio zakończyliśmy odcinek. Uj, odcinek był ostatni. Prawie rok temu. Serio, rok temu praktycznie. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. Watras. Co wiesz? Niezbyt dużo, ale widzę, do czego zmierza. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi, ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda. Dobra, okej. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku osób, może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlu. Jeśli pokaż to tam. Ten pałasz zabrałem bandytom. Coś jeszcze? To wszystko. To nie wystarczy. Wychodzi na to, że trzeba będzie pójść dobra. Trochę dalej. Może znów powinien. Okej. Okay. Dobra, idziemy do Watrasa. Kutasa. Tak jak mój kolega wymyślił kiedyś. Też mówiłem to kilka razy już, ale. To jest dobre, kurde, beka mam z tego jeszcze. W ogóle, kurde, dużo postaci można przerobić, na przykład, nie wiem, Lester, właśnie kiedyś mówił pomazaniec chyba, kolega mój, coś takiego mówił, Lester pomazaniec, Diego, coś tam, nie pamiętam za bardzo, bo to było już, oj, 3 lata temu, czy 4, jak w Trójce przerabiał ludzi. Właśnie tam był Milton, kurde, nie pamiętam już Miltona, jak on tam mówił. Kurczę, nie pamiętam. Wiem, że Diego to znaczy Lester pomazaniec. Bo był pomazany właśnie takimi... co było w Chinach teraz, to tam takie ale modne. Ale Inos takie, kurde, czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć tatuaże człowieka. Tatuaże właśnie na łbie miał. Pamiętam. Co do tego... Oj, dobra było to. Co do tego... Co wiesz? Pomów z Martinem, powierzono mu zadanie, znajdziesz go w porcie. Dobra, ale ja z nim rozmawiałem, wiesz? Co to tak? Nie, na razie. O właśnie. Mógłbyś mi jakoś pomóc w poszukiwaniach? Strasznie uparty z ciebie człowiek. Dam ci ten amulet z rudy, z pewnością to amulet ognika. Dobra. Istnieje ich tylko kilka. Dzięki niemu można, aby z niego skorzystać, trzeba go założyć. Jeśli ognik słabnie lub w ogóle zniknie, załóż amulet ponownie, aby go z... Dobra. Ognik umie również wykrywać. Może ci się to przydać w zadaniu z demas... Dbaj o amulet, a... Dobra, okej. W tym amulecie jest ognik? Ogniki to urocze stworzonka składające się z czystej energii magicznej. Są związane z magiczną rudą tego świata. Okay, ona stanowi źródło ich istnienia i fajnie. Ich mocy. Nie dziwi mnie, że wcześniej o nich nie słyszałem. Dobra. Dzikie ogniki zostały brutalnie wyrwane ze swego środowiska i atakują każde stworzenie, które się do nich zbliży. Tym żałosnym istotom nie można już pomóc. Dobra. To wszystko? Poza wykrywaniem uzbrojenia? O ile mi wiadomo, to Riordian potrafi uczyć te stworki fajnie. Nowych sztuczek. Może on ci dobra, więcej wiem, o gdzie oni są. Wiem, dobra. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc, panie Watrasie, bo tu już... Która to godzina w ogóle jest? Ujoj. Godzina 13 w grze? Ojaj, to ja idę się przespać do rana. Tylko czekajcie, gdzie by było najlepiej? Tu chyba pójdę do tego, do Konstantina. Się przespać, jeżeli nic nie będziesz miał przeciwko. I do rana, co nie? Do rana idziemy do... Gdzie teraz idziemy? Kurczę, nie pamiętam już. Dobra, pałac bandytów mam jeden, dobra, fajnie. Ale jeszcze mi coś brakuje. Aha, znowu do farmy, ojej.
Czekajcie, jeszcze jedno, naprawdę, kurde. Chwila. Ile mamy siły, czekajcie. Żebym coś założył nowego, coś wiecie jak to jest. I pracuję niemal przez cały dzień. Nie mogę zajmować się wszystkim. Wilczy kieł, tak? 33, 53, 68. Czekajcie chwilę. Za chwilę się widzimy, dowiem się kto uczy siły. Lepiej. Dobra, okej, witam was po przerwie i zobaczyłem sobie kto uczy właśnie siły. I okazuje się, że Harad, Opolos i Ingvar? Właśnie w ratuszu, to jest ratusz chyba. To jest chyba tam, mi się wydaje, tam gdzie jest ten, przysiaduje, Lord André. Lord Hagen, Lord André, tak, Lord André. Nie wiem, czy będzie mógł mnie nauczyć teraz. Właśnie, nie wiem, bo przeladnikiem jestem, już byłem. Znaczy, zaraz zobaczymy, czy umie, czy nie umie. No, po prostu, kurka wodna, no, po prostu. Hej, ty. Mogę? Raczej nie, broń, ale... Kurde. Co mogę... Czekaj. Co mogę... A, dobra. Kurde, jednak nie umie. Znaczy, nie chcę. Ten Harad. A to kurde... Nie będę już mówił. Ham jeden. Czyli jest Pablo, strażnik miejski. On mnie tam za bardzo nie interesuje. Kurczę, nie wiem, czy będę miał po drodze. Do tego bym poszedł sobie. Do Opolosa, tylko nie wiem... A, tu jest ten gościu. Aha, już wiem, okej, dobra, wiem. Sobie przypominam już powoli. Czekajcie, tylko nie wiem, czy on będzie mnie mógł nauczyć. Kurde, to w tym problem by był. Wulfgar? Nie, to był ten. Na I, coś tam, na I. O, Mortis, właśnie. Mortis. Czego chcę? Chcę być, ależ oczywiście. Któż by nie chciał? Mhm. No, po prostu pięknie. Trzeba jednak iść do... Do Opolosa. Nie, tego nawet nie. Czekaj, a Lord André? Ktoś coś umie, czy nie? Nie, też nie. Kurde, lipa trochę. Ejajaj. Orengaru. I jak? No dalej! Na... ciota. O, czekajcie, a kto to jest oto? Boltan jakiś, Ten też chyba nie wiem, czy... To też nie umie, kurde. Trzeba jednak iść do tego, do Opolosa. Trochę lipnie znowu, kurczę, nie chcę mi iść do niego. Trochę daleko jest. No ale jak każą, to trzeba iść, co nie? O, jak fajnie spadł, kurde, no po prostu fajnie. Dobra, Mika. A, on mi nic nie zrobi, fajnie, dobra. To pójdziemy jednak do tego Opolosa, szybciutko, jak mi się uda z czasem jeszcze. Znaczy, musi mi się udać jeszcze z tą misją. Chociaż, żebyśmy chociaż kawałek zrobili tej misji, wiecie. Bo ja bym chciał, kurczę, już mieć troszkę lepszy miecz, bo ten miecz mam ponad już od... Oj, od 10 odcinków chyba. Ten pikę mam tą. A ja bym chciał już... Wiecie, chociaż... Nie pałkę, tylko wilczy kieł chociaż, bo on ma 45, a ta pika ma 30, a to ma 15 więcej obrażeń dodaje ten wilczy kieł. Trochę jest lepiej, powiem. Do gospody, do Korinis, dobra, idziemy dalej. Chwilunia, do magów ognia się szło chyba prosto, najlepiej byłoby. Chyba prosto, tak jest, dobra, tylko nie wiem czy tam ktoś nie spotka jeszcze po drodze, jakieś potworki czy coś w tym deseń. Czekajcie, którędy by było najlepiej, kurczę, pójdziemy sobie tędy? Nie wiem, zobaczymy czy tędy da się dojść, ale powinno. No zaraz zobaczymy, sami sobie, zaraz się dowiemy, znaczy, no, wy też się dowiecie może. Dobra, idziemy dalej. A, to przez most się idzie. O Jezu, też źle poszło. Aj. A, to tędy się idzie przez most, a tamtędy... Aha, dobra, okej. Będę już pamiętał sobie tą drogę.
Dobra, okej, już wiem, fajnie. Bo jeszcze mnie może nauczyć jeszcze ktoś tam z... Właśnie z farmy Onara, ale ja tam nie będę szedł, ponieważ nie mogą mnie nauczyć, ponieważ nie jestem tym najemnikiem. I chyba nie będę nawet tym najemnikiem. Nie, bo jak jestem już magiem ognia, to po co być, kurczę, tym najemnikiem, kurczę. Też trochę by było głupio tym i tym być, kurde. Do klasztoru, dobra. Czekajcie, może by sobie jeszcze... Mamy jakieś... te... Ognista strzała... Najlepiej byłoby mieć... Wiecie co? Właśnie o coś takie... Ognista strzała... Czekajcie... Aha, dobra, okej, już wiem co to jest, ta ognista strzała. No prawda, ja bym go zabił przecież tego. Attilę? Przecież tym mogę zabić. Ognisto strzało, ale nie pomyślałem, powiem wam szczerze. No nieźle. Tylko bym musiał sobie jeszcze zwiększyć chyba... No właśnie many. Właśnie many bym musiał jeszcze sobie zwiększyć. No trochę też by było problemu, wiecie, z tym. Ale nie wiem, czy ja mam manę będę dodawał. Chyba sobie dodam, ale... Na razie chyba nie, na razie tutaj muszę sobie siłę zwiększyć, wiecie? Siła jest najważniejsza właśnie w grze, bo nowe się ma bronie. Znaczy, no, można sobie założyć też do klasztoru. Dobra, tędy się idzie, okej. Okay. Tu chyba nikogo nie ma już, a nie tak za bardzo. O właśnie, a to było w trzecim rozdziale, co ukradł Pedro ten, jak to, oko i nosa. Aha, dobra, okej, okay. To było w trzecim rozdziale jednak. Pamiętam, sobie już przypominam powoli, Pedro, a to ten skurczy syn jeden. To wiem już, nie lubię go, nie lubię tego dziada. On jest taki kurde frajer, Pedro, bo kradnie wszystko, co popadnie. Dobra, czekajcie, gdzie jest Opolos? Przede wszystkim Dyrian. Dyrian, kto to jest? Opolos. Babo. Czekajcie, Opolos. Tam jest Opolos, właśnie. To jest ten gość. Aha. Okej, dobra. Kto ci to powiedział? To jest Opolos, właśnie. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Chciałbym. O, pięknie. Ha, widzicie? Dobra, starczy już tej siły. Tam 10 punktów mam. Tylko znaczy mam teraz ile? O tym nie wiesz. 27. Pięknie. Podoba nic mi się takie coś. O, mogę sobie założyć już 23 punkty, 43 i 58. No okej, okay, dobra. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Okej. Okay. Sam by na to nie 3 wpadł. Punkty siły za mało, to jest krótki miecz. Nie, ten lepszy jest, jest powiem wam szczerze. Mamy... Sam by na to nie wpadł. Ale to... Kurde, za krótki on jest trochę. Tak jakbym nie miał miecz. Jednak. To rzeczywiście. O, jeszcze jakieś się piosenki włączyły, kurde. O, jeszcze jakieś rozmowy w tle. Kurde, nie lubię takiego czegoś. O, dobra, mniejsza z tym. Kurde, nawet do kuchni nie pójdzie siostra, no fuck. Fuck. O, będzie rozmawiać się teraz tutaj. Fajnie. Dobra, idziemy dalej tam. Idziemy dalej. Nie gram! Ja robię lekcje teraz. No kurde, dobra, idziemy szybciutko do... Do. A poczekaj, ale nie, to muszę... Ten ognik... Jak to się nazywa? Ten ognik muszę go zostawić, znaczy nie zostawić, tylko muszę go uaktywnić przy farmie Bengara, ta? Farma Bengara to była... nie wiem... tędy? Tędy? Nie, czekajcie, chwila. Cholera jasna. Się zgubiłem, tędy właśnie. Tędy się idzie przecież do tego, do przełęczy, do Górniczej Doliny właśnie, tędy, no. Dobra, fajnie.
No okej, okay, idziemy dalej, co nie? Tam co dziki, co nie? Właśnie, może wypróbujmy sobie walkę z dzikami. Zobaczymy, czy damy radę. Z ciekawości to zobaczę. O Jezu, jakie to krótkie jest! Really? Ja pierdziele, nie wierzę. Wypiernik, nie no. Serio? Oh my god, ale to jest... Nie, nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Krótki miecz, to też jest do dupy, krótki jak nie wiem jak. W piruny. Pałka. Tak. Dobra. Kurde, dziwne to jest też trochę. Co krótki to miecz jest, kurde. Lipa trochę. Kurde. Aha, jeszcze jedno, przepraszam was za te głosy. No niestety. Nie chcę nawet ciotra pójść do kuchni, tylko będzie kurde w pokoju rozmawiać. Fajnie, nawet nie da nagrać. Ale trzeba się przyzwyczaić powoli do tego czegoś. No niestety, trzeba się przyzwyczajać. Dobra, czekajcie, chwilunia, którędy to się idzie? Tędy, dobra, farma Bengara. Aha, oni znaczy... Kurde. Znaczy, trzeba wypuścić ten amulet koło tego, jak to się nazywa. Koło farmy, tutaj, ta. No dobra, okej, okay, czekajcie. Czekajcie. Bengara, no to tutaj jest Bengar, nie? Tak, no dobra, okej. Okay. Szukamy tego ognika teraz. Mam. Dobra, uaktywnił się, fajnie. I szukaj. No proszę, szukaj. Poszukaj czegoś. Właśnie. Zupełnie się z tobą zgadzam. Poszukaj w... Bzz! No szukaj, synek. Oj ty suko, szukaj tego czegoś. Ognik, szukaj. No dobra, szukaj, chodź tu. A ja nie chcę, żebyś za mną szedł w piruny. Poszukaj. Poszukaj. No dobra, szukaj. No szukaj, kurde co to za... Ale frajer ten ognik. On nic nie umie. No. Ja nie mogę, serio. On nic nie umie znaleźć. Chciałem sobie włączyć R. Ty, kurde, ej, powoli, synek. No dobra, mam. No szukaj tego. Tu coś jest? Czy nic nie ma? Tu coś jest, dzięki ziomuś. Dobra, dobry jesteś ognik. Ognik, dobrze ci idzie. Dobrze, dobrze, synek. No szukaj. No szukaj dalej. Ej, synek, nie możesz znaleźć? No szukaj! Jeju! Będzie za mną szedł, kurde, jaki... Nie będę już mówił. No szukaj ty, synek! Kurde, znajdziesz czy nie znajdziesz? Ale frajer. Tu coś jest chyba. No dobra. Pięknie. I tam ile jest tych bandytów? Trzech czy czterech? Też nie orientuję się za bardzo teraz. Czekajcie. Raz, dwa... Czekajcie. Doigrałeś się. Kurde! O nie, ty skur... Ty skur... Nie! Zostaw mnie! Ale skur... Spier... No nie! Ale tu jest frajer! No nie wierzę! Kurde! Gdzie ja zapisałem grę? Tylko nie gadaj ta, że tutaj! O Jezusie! O nie! Kurde! Serio tutaj zapisałem grę dopiero! O Jezusie! No nieźle!
skończy trochę źle. A zaraz szybko dojdziemy tam, szybko, spokojnie, spokojnie, moi drodzy. Zaraz tam pójdziemy, zaraz tam pójdziemy. Tylko zostaw mnie, ty dziku, no idź! Na co czekasz? No, zostaw mnie, ty dziku jeden. Dobra, okej, mamy. Dobra. Kurde. Znowu trochę lipa. Nic mnie już nie dziwi. Kurde, przydałoby się jeszcze jakieś moce czy coś. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. A, jeszcze jedno. W kolejnym odcinku sobie zakończymy tą misję. Może skończymy, może zaczniemy. Znaczy, zaczęliśmy już, ale może ją zaktualizujemy. Dobra, cześć.